No cóż, doszliśmy do momentu, w którym EA osiągnęło swój cel i stworzyło cykl życia FIFA, nie pozwalający nam zbytnio na zabawę w stylu innym od tego narzuconego przez Kanadyjczyków. W dzisiejszym materiale pragnę podzielić się z wami moim problemem dotyczącym FIFA 23, który w dużej mierze wynika z tego, że jestem jednym z tych graczy, którzy w Ultimate Team bawią się od początku istnienia tego trybu gry, no i też jestem ciekaw, czy wy macie podobne rosterki. No bo tak ogólnie, 23, jaka jest, taka jest, ale na pewno nie jest to jedna z najnudniejszych i najgorszych odsłon gry. Nawet w niedawno przeprowadzonej przeze mnie ankiecie na rzeźnika Kartomanii na pytanie o waszą obecną ocenę tej gry, najczęściej udzielaną odpowiedzią było aż 8 na 10, co jest wręcz wynikiem bardzo dobrym, tylko że pomimo tego wszystkiego i gameplayu, który pozwala na jako taką zabawę, ta gra w niektórych aspektach niezwykle szybko mi się nudzi. Zacznę więc od początku, czyli od FIFA 10 czy 13, gdzie jak wiemy, nie było FUT Champions, drafta, wyzwań, ani praktycznie niczego oprócz sezonów online, w które graliśmy tyle ile chcieliśmy i wtedy kiedy mieliśmy na to ochotę, co z racji na gameplay każdy mógł czynić dosyć tanim składem na przestrzeni całego roku. Generalnie w tamtych czasach ludzie często budowali sobie dość wcześnie jeden niedrogi zespół, na przykład z Premier League, którym bawili się dosłownie przez cały rok, czerpiąc frajdę ze swobodnej, nienarzuconej gry. W takiej FIFA 14, gdzie mój budżet dzięki handlowi stał na nieco wyższym poziomie, miałem na etapie grudnia wymarzony skład legend i wiedząc, że w tej grze nie będą wychodzić już żadne niesamowite karty, byłem świadomy, że mam tutaj drużynę, którą będę bawić się aż do premiery FIFA 15, co absolutnie nie nudziło, bo była to swego rodzaju nowość. Natomiast jak wiemy, EA przekształciło Ultimate Team w taki sposób, że ten tryb pomalutku i stopniowo rozwija się cały czas na przestrzeni roku, bowiem wychodzą coraz to lepsi zawodnicy, przez co ogólnie miesiąc po premierze gry nie da się już złożyć ekipy, która będzie w stanie walczyć z najlepszymi składami na etapie lipca. Po prostu każdy stopniowo cały czas musi rozwijać swój zespół i to jest naturalnie narzucone wszystkim graczom, bo nawet jeśli zbudujemy sobie 1 stycznia potężny skład za 5 milionów monet, to już do połowy lutego wyjdzie tyle nowych kart i średni poziom drużyn rywali tak znacząco się podniesie, że ta nasza ekipa straci ogólnie na swej mocy ze 20% albo i więcej. Więc przez składy graczy na przestrzeni roku często przewija się o wiele więcej kart niż w przeszłości i te karty z reguły wykorzystywane są w weekend podczas gry FUT Champions, a za jakiś czas następuje ich wymiana na lepsze, tylko że taka nieco wymuszona gra powoduje też nieco, no przynajmniej u mnie, że ci ogrywani zawodnicy nieco szybciej się nudzą. No i teraz dochodzimy do sedna, bo w Ultimate Team z roku na rok wydawanych jest coraz więcej kart, ale często w kółko są to ci sami piłkarze, a też tak na dobrą sprawę prawdziwie użyteczna jest raptem garstka z nich. I ja jako tak stary gracz FIFA, który siedzi w niej regularnie od lat, doszedłem do momentu, w którym trudno jest mi już zbudować skład zarówno skuteczny, jak i taki dający mi czystą frajdę z gry. No bo tak, Viera to prawdziwy wyjątek i on mi się raczej nigdy nie znudzi, nim mogę grać co roku do końca istnienia FIFA. Jairzinho to nowy rzeźnik, więc nim można się bawić przez długie miesiące, ale szukając już na przykład lewego napastnika, tak do 2 milionów monet, to naturalnie chciałbym, żeby był on lewonożny i opcje są tutaj takie. Puskas trochę słaby fizycznie i 3 gwiazdki słabszej nogi, no to realnie nim zbytnio się nie naszaleje. Haaland wants to watch, no to wiadomo, nie można brać pod uwagę. Hugo Sanchez też słaby fizycznie, grałem nim na wypożyczeniu i wiele razy się z nim mierzyłem, no i dla mnie, no to nie jest karta warta 700 tysięcy monet bez możliwości sprzedaży. Stoiczkowa znam już od FIFA 15 i bez względu na to, czy jest obecnie dobry, czy nie, no to po takim czasie po prostu mi się znudził. A Lovajranem, jak wiadomo, grałem dość dużo w FIFA 23 i gość cały czas jest świetny, no ale to nie jest piłkarz, którego ja darzę jakimkolwiek uczuciem jako kibic, no bo ja ostatni raz słyszałem o nim w mediach ze 3 lata temu i gdyby nie FIFA 23, to pewnie następnym razem usłyszałbym o Lovajranie za kolejne 3 lata. Dembele to bardzo dobry zawodnik, cały czas go polecam, no ale też jest już tak przeorany przez tę FIFA, że się znudził. Griezmann to nie był nigdy mój typ do zabawy na wirtualnej murawie, no a Smolarek jest niesamowity, ale też grałem nim sporo w ubiegłym roku i przydał
przydałyby mu się już w końcu chociaż 4 gwiazdki sztuczek, żeby po prostu bardziej poszaleć. Rivaldo jest zbyt wolny, Van Persie tym bardziej i idąc już w dół, no to są naprawdę tanie karty i w ten sposób, no okazuje się, że tych kart w Ultimate Team są setki, a tak na dobrą sprawę, nie ma nikogo, kto by mi się nie znudził i kim mógłbym się z przyjemnością bawić, bo nawet wydając grube miliony monet, w końcu dochodzi się do momentu, w którym nie ma się ochoty kolejny rok z rzędu zarabiać pieniędzy chociażby na tego samego Ronaldo Nazario. I szczerze mówiąc, ja najbardziej czekam na jakąś specjalną kartę Henry'ego, który będzie mieć 5 gwiazdek sztuczek, no a tak? Na jaką pozycję nie spojrzeć, to bez względu na budżet, trudno mi tam znaleźć zawodnika, którego jakoś nadzwyczajnie bym chciał, który będzie skuteczny i da mi prawdziwą frajdę z gry, a przede wszystkim jeszcze mi się nie znudził przez lata gry w Ultimate Team. I to sprawia, że największą radością stycznia było dla mnie pozyskanie Alonso wersji Toty, no bo jest to nowa karta, dosyć tania, a na tyle grywalna, że nadaje się obecnie do umieszczenia w składach walczących o najwyższe cele. No ale fakty są takie, że to i jej osiągnęło swój cel, że każdy patrzy już na Ultimate Team jak na tryb, który rozwija się całym rokiem, że gracze wyczekują cały czas nowych kart i chcą wykonywać SBC-o coraz to nowych zawodników, tylko że no ta maszyna umyślnie czy nieumyślnie doprowadza do tego, że te karty, przynajmniej takim starym wyjadaczom jak ja, o wiele szybciej zaczynają się nudzić. I wpływ ma na to też właśnie fakt, że ta gra jest nieco przymusowa, no bo gdyby ona funkcjonowała tak jak 10 lat temu, to ja nie grałbym w każdy weekend aż 20 meczów, a z kolei jakbym kupił sobie Toty Mbappe, to jednego dnia zagrałbym ich ze 30. Więc wbrew pozorom, ten obecny styl funkcjonowania gry ma wpływ na nasze przyzwyczajenie do składu, które u mnie stoi obecnie na bardzo niskim poziomie. No bo ja na ten moment po prostu nie mam czym grać, bo prawie wszystko mi się znudziło. Moją radością w styczniu było nagranie pierwszego odcinka serii Łowca Rzeźników, gdzie przetestowałem jakieś mniej popularne, no ale mimo wszystko ciekawe karty, takie jak Openda, no i po prostu testowałem coś nowego, grając przy tym dla zabawy. Więc, no taki jest na ten moment mój największy problem z FIFA 23. Bo generalnie bardzo lubię w nią grać, tylko że no nie ma czym. Bo na jaką kartę nie spojrzę, to albo już było, albo mam już ją ograną przez lata, a to mi się znudziło, a to nawet jak trafi się fajny zawodnik, to brakuje mu nieco umiejętności czy gwiazdek sztuczek, żeby w pełni nim poszaleć i tak dalej, i tak dalej. No mam nadzieję, że nie jest to zbyt często spotykany problem i zauważyć można go jedynie u graczy takich jak ja, którzy siedzą w grze od wielu lat i spędzają w niej każdego roku nieco więcej czasu od średniej. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!